Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Wiele osób pyta mnie, jak to jest z lataniem w temperaturach ujemnych. W instrukcji jest napisane, że od 0 do 40 stopni. Dlaczego ja latam na przykład miniaczem w temperaturach minus 6, minus 10, tak jak ostatnio na filmach. I w tym odcinku podzielę się z Wami takimi podstawowymi zasadami związanymi z lataniem zimą. Mam nadzieję, że on będzie dla Was pomocny i pożyteczny. Będzie to krótki, jasny odcinek i on dotyczy właściwie wszystkich dronów. Zaczynajmy zatem. Zasada pierwsza jest taka, że trzeba zadbać o siebie, słuchajcie. To Ty jesteś tutaj najważniejszy jako pilot, ale też jako osoba, człowiek. Jeżeli ubierzesz się zbyt chłodno i nie jesteś przygotowany, wychłodzisz się, no to w ogóle nie ma opcji, żeby latać. Dlatego ja zwykle albo staję sobie dość blisko samochodem tego spotu, z którego chcę wystartować. To jest pierwsza rzecz. Druga, jeżeli mam takie sesje, że chodzę więcej, przemieszczam się, jest faktycznie zimno, biorę ze sobą termofor i biorę ze sobą termos z ciepłą herbatą z cytryną i posłodzoną, bo to naprawdę pomaga. Daje kopa i od razu jest lepiej. Oczywiście ciuchy, 2-3 warstwy, jest trochę niewygodnie, ale jednocześnie też spodnie i buty, tak żeby Ci było ciepło, bo podczas latania wiadomo, że się stoi. Stoisz, nie wiem, 10-20 minut i w tym momencie bez ruchu jest chłodno. Dlatego też warto się przemieszczać. Jeżeli masz na przykład takie pojedyncze loty, to pomiędzy nimi, nawet jeżeli latasz mini czy dronem z gimbalem, możesz śmiało się przemieszczać. Jeżeli latasz dronem w goglach, no to wiadomo, że jest trochę inaczej, bo się stoi głównie, więc wtedy warto pomiędzy sesjami przejść się kawałek, zmienić miejscówkę albo wsiąść do auta przynajmniej na 5-10 minut i się rozgrzać. Także pierwsza zasada, Ty jesteś najważniejszy i zadbaj o siebie. Druga zasada dotyczy akumulatorów urządzeń mobilnych. Jeżeli masz telefon czy tablet, on wiadomo, że źle znosi niskie temperatury, więc weź sobie termofor albo trzymaj go pod kurtką i dopiero na czas lotu wyciągnij go, tak żeby ci nie leżał gdzieś na wierzchu, na przykład przez 20 minut, bo wtedy będzie zimny, ten akumulator zaraz się wyczerpie, a ekran czy wyświetlacz ciekłokrystaliczny też nie będzie funkcjonował tak jak powinien, więc ładujemy do pełna, trzymamy w wysokiej temperaturze, najlepiej gdzieś pod kurtką, tak żeby w wyższej temperaturze, może nie wysokiej, ale trzymamy w wyższej temperaturze, na przykład pod kurtką, czy w kieszeni tej wewnętrznej, żeby Twoje urządzenie mobilne było naładowane i ciepłe. Jeżeli są duże mrozy, urządzenie mobilne trzymasz bezpośrednio na termoforze. Wtedy możesz sobie oprzeć na przykład na murku termofor, położyć na murku, a na tym kontroler razem z tabletem. I jak tylko się da, to sobie ocieplaj to termoforu. Na herbata, już jeden lot zrobiliśmy. Kolejna zasada dotyczy tego, żeby nie trzymać drona długo na mrozie. Jeżeli nie latasz tylko, to schowaj go. Najlepiej pod kurtkę, jeżeli się przemieszczasz. A jeżeli jesteś blisko auta, to właśnie do samochodu. Dlatego, że minimalna temperatura akumulatorów, która powinna być zapewniona, to jest mniej więcej 15 stopni Celsjusza. Jeżeli masz chłodne akumulatory, one tracą swoje właściwości. Trzeba o tym pamiętać. Jeżeli to są duże drony, które nie zmieszczą się pod kurtkę, takie jak na przykład ten, to schowaj sobie tylko akumulator. Tutaj w miniaczu na przykład dwa elementy, akumulator plus elementy gumowe gimbala są wrażliwe bardzo na temperaturę. Reszta dobrze sobie radzi. Trzeba też pamiętać o wilgoci, bo niska temperatura to nie wszystko, ale wilgotność powietrza jest kluczowa. Możesz mieć tylko minus 1, ale na przykład mgłę i cała elektronika, wszystkie płytki będą mokre praktycznie. A jeżeli masz na przykład minus 20 i dron jest ciepły, startujesz nim, akumulator ma na przykład 25 stopni, nic się nie stanie. Jedyne co może Ci się zdarzyć, to jest fakt, że zesztywnieją gumy gimbala
i dostanie on delirki. Ale to wszystko wylądujesz, ogrzejesz go i będzie dalej sprawny. Następna sprawa dotyczy przemieszczania się. Pamiętaj o tym, że przy ujemnych temperaturach będzie Ci bardzo szybko zimno. Dlatego, jeżeli nie masz auta, to po prostu się przejdź jakieś 100, 200, 300 metrów, może gdzieś pod górkę, żeby było Ci trochę cieplej, żeby się rozgrzać. I nie stój w jednym miejscu, nie rób na przykład, nie wiem, pół godziny sesji w tym samym miejscu, tylko się przejdź. Przelej sobie parę minut, wyląduj, przejdź dalej. A jeżeli latasz Mavikiem, to może on być w powietrzu, a Ty się przemieszczaj. To jest też jak najbardziej na tak. Czyli przemieszczamy się, spacerujemy tak, żeby nie stać w miejscu, bo głowę mamy gdzie indziej podczas latania i zapominamy o tym, że marzniemy stojąc w tym samym miejscu. Pyszna herbata. Ostatnia rzecz na dzisiaj, jeżeli chodzi o zimowe loty, to jest plan. Miej plan porządny. Napisz sobie na kartce przynajmniej w punktach, co chcesz zrobić. Czy to będą zdjęcia, czy filmy, czy timelapse, czy hyperlapse, może coś innego, tylko latanie. Ale miej ten plan, żeby nie tracić czasu na przypadkowe rzeczy. Przygotuj się, jeżeli chodzi o pogodę, przygotuj się, jeżeli chodzi o oświetlenie, z której strony mniej więcej może padać słońce i z której strony pada światło na pewno. No i przede wszystkim bądź konsekwentny. Przygotowania, plan to jest podstawa. Jestem przekonany, że ta sesja kolejna zimowa będzie dla Ciebie mega udana. Słuchaj, dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że te zimowe loty i ten sezon będzie dla Ciebie bardzo udany. Tradycyjnie oczywiście zapraszam Cię do korzystania z darmowego warsztatu Filmowanie dronem. Link znajdziesz pod filmem. Mam też cały szereg warsztatów tematycznych, produktowych, takich jak zarabianie, fotografia i szereg innych warsztatów, między innymi też postprodukcja wideo. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do korzystania. Możesz też dołączyć do naszego Dream Teamu, czyli do platformy edukacyjnej Drone Bootcamp. Pozdrawiam, trzymaj się i widzimy się już niedługo w kolejnym epizodzie. Cześć!